którzy przygotowali prezentację współczesnych misjonarzy, którzy ponieśli śmierć na misjach. To jest praca zbiorowa i tą pierwszą pracę tutaj polscy misjonarze męczennicy w Afryce przedstawi za chwileczkę ojciec Jan Krawczyk, karmelita Bosy, ale te prezentacje przygotowali następujący studenci. Mianowicie pierwsza osoba to jest kleryk Robert Gutzpa, który zginął w Afryce. Przygotował ksiądz magister Konrad Staniek, ksiądz diecezji kieleckiej, wyświęcony na kapłana w 2016 roku. Absolwent PUL-u, aktualnie wikariusz parafii Bożego Ciała w Bystrzy Zdroju, jest także diecezjalnym animatorem papieskich dzieł rozszerzenia wiary i papieskiego dzieła Piotra Apostoła. Jest również katechetą w szkole podstawowej. Drugi męczennik to jest ksiądz Jan Czuba, który zginął w Kongo. Przygotował tutaj właśnie ojciec magister Jan Krawczyk, który przyjął święcenia kapłańskie w 1989 roku, który tutaj będzie też przedstawiał właśnie wszystkie te poszczególne prezentacje. Między innymi od 2001 do 2003 roku był misjonarzem w Rwandzie. Po powrocie do kraju był opiekunem duchowym Świeckiego Instytutu Konsekrowanego Elianów w Czernej, spowiednikiem, nowicjatu i studentów Zgromadzenia Karmelitańskiego w Krakowie. Duszpasterzem akademickim w Krakowie-Śródmieściu, prowincjalnym moderatorem Bractwa i Rodziny Szkaplerznej w Czernej, a ostatnie 8 lat prowincjalnym sekretarzem misji karmelitańskiej w Burundi i Rwandzie. Trzecim misjonarzem, męczennikiem jest ojciec Henryk Dejenka, oblat, który zginął w Kamerunie. Tutaj to osobę przygotował ojciec magister Roman Tyczyński ze Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów, który święcenia i tytuł magistra obronił w 2002 roku, posługiwał jako kapłan w Lublińcu, a obecnie jest od 2006 roku w Luksemburgu. Jest obecnie także tam proboszczem Polskiej Wspólnoty Rzymskokatolickiej, członkiem Rady Kapłańskiej, tłumaczem pism świętego Eugeniusza de Mazenoda, założyciela zgromadzenia na język polski. Czwartą męczennicą jest siostra Czesława Lorek, w Kongo zginęła, przygotował ksiądz magister Artur Żaba ze Stanów Zjednoczonych. W 2016 roku przyjął właśnie święcenia kapłańskie w diecezji Paterson w New Jersey. Obecnie jest proboszczem w parafii świętego Józefa w Lincoln Park w New Jersey. Jest także kapelanem harcerzy polskich na wschodniej części Stanów Zjednoczonych, koordynatorem Polskiej Szkoły Polskiej misji w parafii świętego Łukasza w Pensylwanii, międzywyznaniowym kapelanem w dwóch szpitalach. I piątą, ostatnią osobą męczeńską, która zginęła w Tunezji, jest ksiądz Marek Mariusz Rybiński. Przygotował ksiądz magister Filip Korban, kapłan diecezji kieleckiej, wyświęcony i tytuł magister obronił w 2021 roku. Obecnie posługuje w parafii w Słownikach. Bardzo prosimy o przedstawienie nam poszczególnych osób poprzez prezentację. Kleryk Robert Gutzwa, Stowarzyszenie Misji Afrykańskich. Urodził się 24 marca 1969 roku w Tarnowie, pochodził z robotniczej rodziny Heleny i Kazimierza Gutzwów i mieszkał w jednej z dzielnic miasta Tarnowa, czyli Mościce. W 1976 roku rozpoczął naukę w Szkole Podstawowej nr 17 w Tarnowie i był ministrantem, potem lektorem, udzielał się w scholi młodzieżowej i uczestniczył także w formacji OAS Światu, Ruchu Światło Życie. W czwartym liceum ogólnokształcącym w Tarnowie kontynuował naukę w klasie matematyczno-fizycznej.
Fascynowała go matematyka, prowadził kółko matematyczne i pracował w teatrze amatorskim. Jak w tamtym okresie wiemy, należał także do ZHP, był zuchem i harcerzem, członkiem Ligi Ochrony Przyrody, kółka PCK, startował w olimpiadach przedmiotowych, a za swoje wyniki w nauce otrzymał złotą tarczę z laurem, największe wyróżnienie w czwartym liceum ogólnokształcącym w Tarnowie, do którego uczęszczał. We wspomnieniach kolegów zapisał się jako chłopiec uczynny, zdolny i koleżeński. W 1988 roku zdał maturę i wstąpił do Stowarzyszenia Misji Afrykańskich jako pierwszy kandydat w trakcie reaktywowania działalności po likwidacji stowarzyszenia przez polskie władze komunistyczne. Studia wyższe rozpoczął tego samego roku wskutek decyzji przełożonych Stowarzyszenia Misji Afrykańskich, początkowo w Kieleckim Wyższym Seminarium Duchownym, 2 lata filozofii w Skorzeszycach i rok teologii w Kielcach. W 1991 roku studiował już w Afryce, mieszkając kolejno w Togo, 1 rok, nowicjat w Beninie, dawniej Dahomey, 1 rok oraz w Wyższym Seminarium Duchownym w Bangui, w Republice Środkowoafrykańskiej. Podczas pobytu w krajach afrykańskich pracował w szpitalu, prowadził katechezy dla katechumenów i odbywał staż misyjny w parafiach. Swoje doświadczenie misyjne kleryk Robert zdobywał przebywając m.in. na placówkach w Togo, Ghanie, Beninie i Republice Środkowoafrykańskiej. Nauczył się oczywiście jak każdy misjonarz języków, tych najbardziej przydatnych podczas afrykańskich misji, czyli angielskiego i francuskiego. Odwiedzał domy dla chorych dzieci jako pielęgniarz, zaglądał do apteki, którą prowadziły siostry zakonne, przygotowywał chętnych do przyjęcia sakramentów. Nauczył się także piec ciastka owsiane, by potem móc dzielić się nimi ze współbraćmi. Męczeństwo. Został zastrzelony 15 listopada 1994 roku w czasie bandyckiego napadu na placówkę. Chroniąc innych misjonarzy, wystąpił wobec bandytów jako przełożony zgromadzenia, a następnie zawiadomił sąsiadów ze zgromadzenia kombunianów o zagrożeniu. Miał wtedy zaledwie 25 lat. A tutaj widzimy epitafium w kościele w Tarnowie w Mościcach. Trumna z ciałem misjonarza przyleciała do Polski 25 listopada 1994 roku, a koledzy seminarzyści włożyli do niej także woreczek afrykańskiej ziemi, tej samej, dla której całkowicie poświęcił się Robert. Jego imieniem Rada Miasta Tarnowa nazwała ulicę w rodzinnej dzielnicy Mościce Roberta Gutzwy. W 2003 roku otwarto dom formacyjny SMA jego imieniem w Piwnicznej Zdroju, a 25 września 2010 roku biskup ordynariusz tarnowski Wiktor Skworc otworzył tam ośrodek rekolekcyjno-misyjny noszący jego imię. Ustanowiono także nagrodę Semen jego imienia przyznawaną podczas tarnowskiego festiwalu filmowego Vite Valor jako wyróżnienie dla młodych, którzy swoim myśleniem i działaniem nadają życiu wartość, głębszy, bardziej złożony sens. Ksiądz Jan Czuba, syn Stanisława i Marii z domu Paprocka, urodził się 5 czerwca 59 roku w Pilźnie, ochrzczony 21 czerwca w kościele parafialnym przez księdza Józefa Midurę. Wychowywał się na wsi, w rodzinie bardzo wierzącej, kultywującej wartości chrześcijańskie. W rodzinnej parafii był ministrantem i lektorem. W tamtym czasie wioska Słotowa liczyła około 600-700 mieszkańców. Po skończeniu szkoły podstawowej w Słotowej rozpoczął naukę w liceum ogólnokształcącym w Pilźnie, gdzie zdał maturę w 1978 roku. Po maturze wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Na pierwszym roku podczas seminarium zmarł mu ojciec, a w seminarium pełnił funkcję prezesa kleryckiego koła misyjnego i bardzo zaangażowany wysyłał
dużo paczek i skrzyń do misjonarzy, którzy wówczas potrzebowali takiej pomocy. Wszystkiego potrzebowali. Święcenie kapłańskie otrzymał 27 maja 1984 roku w katedrze tarnowskiej z rąk księdza biskupa Jerzego Ablewicza. Od 26 czerwca 1984 do 27 lipca 1988, 4 lata, pracował jako wikariusz w parafii Bobowa. Okazał się kapłanem wielkiego serca, całkowicie oddanym sprawie Bożej i ludziom. Wierni, czując jego dobroć, życzliwość, garnęli się do niego. Szczególnie szybko zaczęła otaczać go młodzież, ponieważ ksiądz Jan poświęcał jej dużo czasu. Zorganizował w parafii grupę teatralną. Szczególną troską otaczał ludzi w podeszłym wieku i chorych. Często odwiedzał ich i odprawiał im w domach msze święte. Zawsze był gotowy pomagać proboszczowi, innym księżom i całym sercem, całym życiem służyć innym. Po śmierci swojej mamy w kwietniu 1988 roku poprosił księdza arcybiskupa Jerzego Ablewicza o posłanie go na misję. Przed wyjazdem na misję wstrzymywała go jedynie prośba schorowanej mamy, żeby nie wyjeżdżał. Otrzymawszy zgodę od arcybiskupa, rozpoczął tego samego roku przygotowanie do wyjazdu w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie, a w uroczystość Najświętszego Serca Jezusowego 1989 roku w Kościele Narodzenia Najświętszej Panny w Gorlicach ksiądz arcybiskup Jerzy Ablewicz wręczył mu krzyż misyjny, podobnie jak dwóm księżom innym, Markowi Muszyńskiemu i Piotrowi Świdrowi. Miesiąc później wyjechał do Afryki. Ilekroć przybywał do Słotowej, opowiadał o misjach, wyświetlał przeźrocza, organizował razem z dziećmi pomoc dla dzieci w Afryce. Pracował przez 3 lata w Kongo i w Miduli z księdzem Stanisławem Łacnym. Następnie w roku 92 przybył do Lulombo. Pracował tu 2 lata z księdzem Józefem Smoleniem, a w 94 został proboszczem w Lulombo i pełnił tę funkcję aż do swojej śmierci. W pracy duszpasterskiej pomagał mu najpierw ksiądz Bogdan Piotrowski, a potem rodzimi księża kongijscy. Był bardzo zaangażowany w pracę misyjną. Miał do obsługi 15 wspólnot w 36 wioskach. Piechotą przebywał od 20 do 30 kilometrów z skwarza afrykańskiego słońca. W odgłosach strzałów trwającej wówczas wojny domowej. W sąsiedniej Rwandzie toczyły się w tym samym czasie krwawe rzezie plemienne między Tutsi i Hutu, a wrzątek wojny rozlewał się także na ten okręg, w którym on służył. Nazywano księdza Jana człowiekiem gór. Lubił górskie wyprawy, stawiał sobie wysokie wymagania na marginesie głównych zajęć duszpasterskich, natomiast zajmował się budownictwem. Wybudował szkołę, dom dla sióstr, szpitalik, aptekę, miał kościółek w jednej ze stacji, mały kościółek. Zajmował się pszczelarstwem, hodowlą owiec ze swojej rodzinnej miejscowości i masarstwem. Uczył tych zawodów i radzenia sobie w życiu swoich współbraci tubylców. W ramach edukacji kulturalnej, społecznej i zawodowej chciał także nauczyć swoich parafian hodować w Afryce owce. Kongo co jakiś czas było wstrząsane konfliktami zbrojnymi, a nawet wojnami. Lulombo zamieszkiwali ludzie z 4 grup etnicznych, wzajemnie się zwalczających. Ksiądz Jan doskonale zdawał sobie sprawę z niebezpieczeństwa, na jakie się naraża. Był człowiekiem wprowadzającym pokój. W 1997 roku zaczęto na południu kraju organizować tak zwane komitety rozbrojenia dla pokoju. Przyjął w nich funkcję wiceprzewodniczącego. Nie było to łatwe. Odwagę i siłę, jak sam mówił, czerpał z modlitwy, rozważania Słowa Bożego i bliskości z Chrystusem Eucharystycznym. Pomimo trwającej wojny i niebezpieczeństw, nie chciał pozostawiać swoich parafian samych, którzy mogli liczyć jedynie na niego. Kilka miesięcy przed śmiercią wyznał: ta misja w Lulombo jest moja, jest moją misją z wyboru, żyję ich życiem, a oni żyją moje serce zakorzeniło się tam. Ostatnie wakacje. Żeby nieco wypocząć, ksiądz Jan przyjechał w lecie 1998 roku na wakacje. Odpoczywał w rodzinnej Słotowej, odwiedził Centrum Formacji Misyjnej diecezji tarnowskiej w Czchowie. Tu spotkał się z uczestnikami szkoły animacji misyjnej i misyjnych wakacji z Bogiem. Jego koledzy z lat szkolnych mówili mu, żeby nie wracał, żeby przeczekał konflikt i dopiero potem wrócił.
I on jednak odpowiedział, jeśli zginę, pójdę prosto do nieba, będę zbawiony. I w tych słowach wyrażała się cała postawa księdza Jana. We wrześniu odjechał z Polski na Zachód, aby swoje misyjne powołanie przypieczętować ofiarą życia. Nie wiem dlaczego, ale moi parafianie bali się, że nie wrócę. Nie rozumiem, dlaczego zrodził się w nich taki lęk. Kiedy mnie zobaczyli i usłyszeli, radości nie było końca. Mnie dodało to skrzydeł, żeby z nimi tutaj być. Zostaje na miejscu do końca. To jest jego dewiza życia. W październiku 1998 roku walki w Kongo zaostrzyły się, wielu uciekło. Rada parafialna postanowiła opuścić parafię, a ksiądz Jan odparł, zostaje na miejscu do końca. Misja w Lulombo jest moja, jest moją misją z wyboru. Jestem u siebie. Tu jest mój dom. Nie odejdę stąd, dopóki nie będą tutaj ludzie, którym ze względu na Chrystusa poświęciłem swoje życie, których ukochałem. Jestem księdzem i swoje życie oddałem Bogu. Jeśli Bóg chce, abym złożył świadectwo przez moją śmierć, nawet gdybym zanurzył się w głęboką wodę i tam ukrył, poniosę śmierć. Przecież nie jestem panem życia. 27 października 1998 doszło do napadu dwóch różnych grup, które jedne po drugich przychodziły na misję i żądali tego samego, czyli wydania broni. Broni oczywiście nie było. Wtedy przy tej drugiej wizycie jeden z napastników oddał dwa strzały w jego kierunku. Misjonarz upadł bez słowa, wydając ostatnie tchnienie. Zabójcy grozili jeszcze bronią znajdującemu się tam przypadkowo afrykańskiemu księdzu i siostrom zakonnym. Potem zabrali samochód parafialny i odjechali. Następnego dnia w środę pochowano księdza Jana, a ceremonii pogrzebowej przewodniczył ksiądz Bernard Rodak z Lulombo. Pochowano go pomiędzy kościołem a grotą Matki Bożej. Ksiądz Jan Czuba przeżył 39 lat, 14 kapłaństwa, 4 w Bobowej, 9 na misjach. 22 października 2008 roku ksiądz biskup Skwoc poświęcił tablicę w Bobowej w 10. rocznicę jego męczeńskiej śmierci. Jego wizerunek umieszczono w 14. stacji Drogi Krzyżowej w kościele w Pasierbcu, Sanktuarium Matki Bożej, a po jego śmierci w roku 98 boczna kaplica w kościele w Słotowej, która już tam była, została poświęcona jego pamięci. Wierni modlą się w niej za jego wstawiennictwem. Jego imieniem nazwano Dom Formacji Misyjnej w Czchowie w 2000 roku, a także salę misyjną w Wyższym Seminarium Duchowym w Tarnowie i w zespół szkół w Słotowej, który jest patronem. W 2008 roku jedna z ulic w Bobowej otrzymała nazwę księdza Jana Czuby. W 10. rocznicę śmierci diecezja tarnowska zorganizowała kongres misyjny poświęcony pamięci księdza Czuby i każdego roku odbywa się pielgrzymka kapłanów tarnowskich do Tuchowa. W 2022 roku ksiądz Andrzej Jesz, arcybiskup, zapowiedział otwarcie procesu beatyfikacyjnego w 2023 roku. Jak dotychczas jednak nic się takiego nie wydarzyło. Ojciec Henryk Dejneka, oblat Maryi Niepokalanej, lata dzieciństwa i młodości, przyszedł na świat 20 marca 1950 roku w Dołhobrodach na Podlasiu, w diecezji siedleckiej. Był 6. z 9 dzieci Anny i Antoniego. Henryk wzrastał w cieniu sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej, gdzie nawiązał kontakt z misjonarzami oblatami Niepokalanej. Po ukończeniu szkoły podstawowej, dzięki kontaktom z misjonarzami Maryi Niepokalanej z Kodnia nad Bugiem, Henryk wstąpił do niższego seminarium duchownego w Markowicach na Kujawach. W 1958 odbył nowicjat na Świętym Krzyżu, a rok później złożył pierwsze śluby zakonne. Między 1968 a 1975 studia filozoficzne, a teologiczne odbył w Wyższym Seminarium Duchownym w Obrze i w 1972 w międzyczasie złożył profesję wieczystą także w tym klasztorze. W 1975 roku, 22 czerwca, przyjął święcenia kapłańskie w Obrze. W 1970 roku pierwsza ekipa misjonarzy oblatów Maryi Niepokalanej przejęła misję w północnym Kamerunie. Ojciec Dejneka jako kapłan przez rok pracował w Katowicach na Koszutce, a w 75 wyjechał na misję do Kamerunu. Po połączeniu delegatury polskiej z Francuzami
należał do prowincji kameruńskiej Zgromadzenia Maryi Niepokalanej. Lata jego posługi w Kamerunie to w 1977 roku, tylko przez rok był w Lam w archidiecezji Garua, a następnie przez 3 lata był przełożonym, przepraszam, przez 7 lat był przełożonym misji w Bibemi. W 1975 roku pracował na misji w Modingrin aż do 1991 roku. Oprócz duszpasterstwa misyjnego prowadzonego w samym mieście, ojciec Henryk Dejneka miał ponad 20 niewielkich wspólnot chrześcijańskich w wioskach rozproszonych na przestrzeni kilkudziesięciu kilometrów. Dotarcie do wielu z nich, zwłaszcza w czasie pory deszczowej, było niezwykle trudne. Przez 5 lat od 1991 roku pracował na misji w Tucholire, a w 1997 roku do 2001 na misji w Karna w diecezji Ngadudery. Jakie były jego pasje? Wielką pasją ojca Henryka Dejneka była praca z dziećmi i młodzieżą. Dlatego też starał się rozwinąć istniejącą już grupę Kop Mondu. Chciał, żeby dzieci przez wspólną modlitwę, pracę i zebrania uczyły się i dojrzewały do życia we wspólnocie. Dzięki nim zorganizował koncert pieśni religijnej, na który przyszli wszyscy dorośli mieszkańcy wioski, także protestanci i muzułmanie. Było to wielkie święto i zarazem małe dzieło ewangelizacji. Dzieci z Kop Mondu miały swoją drużynę piłkarską. Aby chór i drużyna piłkarska dobrze się prezentowały, zakupili odpowiednie stroje za pieniądze wypracowane przez dzieci oraz za ofiary dorosłych. Zachęcał dzieci do aktywności, także przez odwiedziny sąsiednich misji, gdzie podobne organizacje tętniły życiem. Dlatego też zorganizował dla nich wyprawę do Tucholire, misji, na której pracował poprzednio, odległej od Karna o 170 kilometrów. Tam także zorganizowali koncert chórku dziecięcego, który nagrodzony został wielkimi brawami. Wśród młodzieży starał się rozbudzać zainteresowania powołaniami kapłańskimi i zakonnymi. Była to wielka potrzeba lokalnego kościoła. Okazję ku temu dawały szkoły istniejące w pobliskim Mbe, niewielkim ośrodku administracyjnym, który w warunkach kameruńskich można uznać za niewielkie miasteczko. Największą jednak radością był dla niego odnowiony budynek przychodni lekarskiej oraz przybycie sióstr zakonnych. Dzięki temu przychodnia odzyskała dawną świetność i służyła ludziom z całej okolicy, gdyż byli oni pozbawieni opieki lekarskiej. Odwiedzał regularnie ponad 20 małych wspólnot chrześcijańskich w wioskach rozproszonych na przestrzeni kilkudziesięciu kilometrów, jak już zostało wspomniane. Prowadził także katechezy w liceach w Cholire i Rejbuba. Jest to w tej książce, którą żeśmy otrzymali, ojciec profesor Różański właśnie na ten temat napisał tam taki artykuł. Rejbuba to jest Lamindat o systemie teokratycznym. Państwo w państwie. Był kapelanem w miejscowym szpitalu i dwóch więzieniach. Jednym z nich było jedyne w Kamerunie więzienie dla skazanych na śmierć, gdzie działało prężne bractwo świętego Maksymiliana Marii Kolbego. W czwartek, 17 maja 2001 roku, około godziny 21, ojciec Henryk Dejneka został zastrzelony z broni myśliwskiej z bliskiej odległości przed domem misyjnym w Karna. Przeszyło go śmiertelnie 10 odłamków kuli. 3 przebiły na wylot, 7 pozostało w ciele. Ojca Henryka znaleziono siedzącego w nienaturalnej pozie w prostym fotelu na misyjnej werandzie. Na stole paliła się jeszcze lampa naftowa, przy której czytał listy. Miał jeszcze na nosie okulary. Zmarł w 51 roku życia, 31 roku profesji zakonnej, 25 roku kapłaństwa i 24 roku pracy misyjnej w Kamerunie. Pochowany został na cmentarzu w
Gaudere, niedaleko zabudowań niższego seminarium duchownego. W parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Dołhobrodach koło Włodawy w diecezji siedleckiej odbyła się uroczystość nadania pośmiertnego odznaczenia Krzyża Komandorskiego Odrodzenia Polski. Siostra Czesława Lorek ze Zgromadzenia Najświętszego Serca Jezusa. Córka Jana i Marii Lorków jako ósme z dziewięciorga dzieci urodziła się 5 czerwca 1938 roku w Bijczycach Górnych. Dzieciństwo spędziła w ubogiej rodzinie. Ojciec był sołtysem, matka zajmowała się wychowaniem dzieci. Oboje prowadzili gospodarstwo rolne, odznaczali się prostą, szczerą religijnością i w takim duchu wychowali swoje dzieci. Fundamentem formacji duchowej otrzymanym w domu rodzinnym był proboszcz parafii ksiądz Stanisław Pieprznik, który ją ochrzcił 3 lipca 1938 roku, przygotował do przyjęcia pierwszej komunii świętej i sakramentu bierzmowania 9 lipca 1951 roku oraz był w stałym kontakcie po podjęciu przez nią drogi życia zakonnego. Ziarno powołania wpadło do otwartego na Boga serca najprawdopodobniej podczas rozmowy z jej nieco starszą siostrą Zofią, która z zachwytem dzieliła się rekolekcjami dla maturzystów przeżytymi w domu sióstr Najświętszego Serca Jezusa, Sacré-Cœur, w Zblitowskiej Górze, dziś w Tarnów, a dojrzało do decyzji podczas adoracji Najświętszego Sakramentu, gdy usłyszała osobiście słowa: córko, daj mi swoje serce. Potem wypadki potoczyły się szybko. Napisała do sióstr prośbę o przyjęcie. Pozytywna odpowiedź przyszła po tygodniu. W plany Czesławy wtajemniczona była jedynie Zofia, ale zaskoczeni rodzice nie stawiali przeszkód. Wkrótce 11 lutego 1960 roku Czesława znalazła się w klasztorze w Zblitowskiej Górze i jako prosta, cicha, pracowita, wiejska dziewczyna rozpoczęła swoją formację zakonną. Życzenia mamy zamykały się w słowach: cieszyłabym się, gdybyś była dobrą zakonnicą. Mama była jeszcze obecna na obu czynach przyjęcia do nowicjatu 12 grudnia 1960 roku. Zabrakło jej już na ceremonii pierwszych ślubów 12 czerwca 1963 roku, gdyż mama zmarła. W okresie poprzedzającym profesję wieczystą siostra Czesława pracowała w ogrodzie i szklarni oraz uzupełniała wykształcenie, kończąc technikum rolnicze w Bydgoszczy oraz 2-letni kurs katechetyczny w Gnieźnie. Probację, okres formacji bezpośrednio poprzedzający śluby wieczyste, przeżyła także w Zblitowskiej Górze, gdzie pod kierunkiem siostry Ludwiki Skibniewskiej przygotowywała się do potwierdzenia swojej decyzji sprzed lat poprzez profesję, którą złożyła 26 lipca 1969 roku. W 1978 życie toczyło się dość uregulowanym rytmem. Aby móc uczyć dzieci religii, uzupełniała swoje wykształcenie teologiczne na Instytucie Wyższej Kultury Religijnej w Lublinie. Zdobyła w ten sposób wiedzę umożliwiającą jej katechizację dzieci w parafiach w Sosnowcu oraz w Warszawie na Ursynowie i pracę z dziećmi w przedszkolu, które założyła w Zblitowskiej Górze. Wszędzie swoją prostotą, serdecznością i uśmiechem podbijała serca dzieci i rodziców. W 1978 roku w lipcu wyjechała do Belgii, do Joigny, miasta urodzin założycielki zgromadzenia na recyklaż. Jest to okres odnowy życia zakonnego, który ukończyła w październiku w Rzymie. Uczestniczyła dzięki temu w pierwszej audiencji nowo wybranego papieża Polaka, kardynała Karola Wojtyły. Uderzyły ją wówczas słowa skierowane do Polaków: nie zostawiajcie mnie tu samego. Siostra Czesława była osobą bardzo wrażliwą i refleksyjną. Postawiła sobie pytanie: co mogę zrobić dla Ojca Świętego? Jak mu pomóc? Odpowiedź przyszła dość szybko: pojadę na misję.
Słowa papieża stały się dla niej wyzwaniem, by złożyć życie na służbę Bogu i ludziom. Gdy mówiła te słowa w 1978 roku, nie przypuszczała zapewne, że Bóg zechce przyjąć ofiarę jej życia w sposób dosłowny. Poprosiła przełożoną o posłanie ją na misję, a otrzymawszy zgodę, rozpoczęła intensywną naukę języka francuskiego oraz starania o paszport. Zajęło to 4 lata. Dokształcała się na różnych kursach, aby być przygotowaną wielostronnie. Uczyła się szycia, zrobiła kurs pielęgniarstwa, a 19 sierpnia 1984 roku wyjechała do Afryki, do ówczesnego Zairu. Żartowała, że były to luksusowe wczasy. W Zairze występuje wiele bogactw naturalnych, jak miedź, żelazo, diamenty, złoto. Pierwszym doświadczeniem misyjnym i niemałym przeżyciem była dla niej praca z dziećmi w szkole podstawowej i kontakt z nauczycielami i wychowawcami. Była przerażona warunkami, w jakich te dzieci się uczyły. Klasy ciasne, duszne, ciemne, a jedyny ich wystrój to portret wodza Mobutu. Wizytując lekcje religii, podziwiała zdolności pedagogiczne nauczycieli, bo utrzymanie w dyscyplinie 100-osobowej klasy to niemały wysiłek. Oprócz katechizacji siostra Czesława odwiedzała więźniów. Razem z siostrami spieszyła z pomocą materialną tym, którzy wychodzili na wolność i nie mieli pracy ani domu. Wraz z innymi siostrami pomagała im znaleźć pracę, wrócić do rodziny, by mogli zacząć nowe, uczciwe życie. Przez 5 lat na prośbę księdza biskupa Nininga Bandala pracowała w dalekim buszu w miejscowości Kole, oddalonej od stolicy Kinshasa około 1300 kilometrów. By tam się dostać, trzeba było jechać dzień jeepem. Tam wraz z 3 siostrami pracowała nad formacją dziewcząt i kobiet. By podnieść poziom życia kobiet, założyły szkołę kroju i szycia. Uczyły higieny, robienia mydła i oliwy. To zdjęcie z 1984 roku, pożegnanie w Warszawie. Na początku grudnia 1978 roku wyjechała do Zairu. Całkowicie zaufała opatrzności Bożej. Jak napisała 5 grudnia, jestem tym drugim pieniążkiem, wdowim groszem danym z tego, który zbywa prowincji i który należy dorzucić. W 90 roku przyjechała na urlop do Polski, zostawiając w Kole krzyż misyjny, który otrzymała z rąk Ojca Świętego 18 czerwca 83 roku. 95 lat później przeżyła ciężką operację, złośliwy rak mózgu. Ostatni raz była w Polsce w 2001 roku. Miała przyjechać na urlop w 2004, ale nie zdążyła. Jej śmierć jest taka dziwna, bo 11 maja 2003 roku została pobita w kościele Najświętszego Serca MB, gdzie chrystianką. Po skończeniu świętej pierwszej komunii, po Eucharystii, Czesława została zaproszona do jednej z zaproszonych rodzin na przyjęcie, ale jako zakrystianka przyszła kościół na następną mszę świętą. Oliwier został przyłapany w kradzieży, gdy tam była. Zaatakował misjonarza najpierw pięściami, potem uderzył ją krzesłem, łamiąc jej szczękę i obojczy, a kiedy leżała na ziemi, zaczął ją dusić. Sądząc, że nie żyje, pozostawił ją nieprzytomną. Przewieziona ala po 3 dniach odzyskała przytomność. Nie chciała zmieniać sprawcy. 4 maja, przeczuwając zbliżającą się śmierć, wyjawiła okoliczności pobicia, czego żałowała jeszcze przed śmiercią, czuwając przy niej siostrą. Przed śmiercią wybaczyła swojemu oprawcy. Zmarł 21 maja 2003 roku o godzinie 13 miała 65 lat. Siostra Czesława była misjonarką w Demokratycznej Republice Konga i po bandyckim napadzie zmarła w Kinszasie 21 maja 2003 roku. Tablica ufundowana przez rodzinę, misjonarki i parafię jeszcze bardziej wzmocni pamięć tej
paczki. 21 maja 2008 roku w kościele parafialnym ksiądz Krzysztof Czermak, wikariusz biskupi do spraw misji, poświęcił tablicę upamiętniającą siostrę Czesławę Lorek. Jest modlitwa za wstawiennictwem siostry Czesławy, popełnione źródła. I ostatni chyba, ksiądz Mariusz Rybiński, salezjanin z Tunezji. Ksiądz Marek urodził się 11 maja 1977 roku w Koszalinie. Był najstarszym dzieckiem państwa Piotra i Barbary z domu Wysińskiej. 4 grudnia 1977 roku został ochrzczony w parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Szczecinku. Miał 6 rodzeństwa, 3 braci, Szymon Piotr i 3 siostry, Karolina, Maria i Martyna. Tata Piotr z zawodu technik, mechanik, zarabiał na utrzymanie rodziny. Mama była całkowicie oddana dzieciom, mężowi i prowadzeniu domu. We wrześniu 1985 roku Marek rozpoczął naukę w szkole podstawowej numer 4 w Szczecinku, którą ukończył w 1992 roku. 23 maja tego samego roku przyjął sakrament bierzmowania. Udzielał się w parafii, mając 10 lat, został ministrantem, potem uczestniczył w rekolekcjach ruchu Światło Życie, w Szkole Nowej Ewangelizacji, w pierwszych pielgrzymkach na Jasną Górę, w spotkaniach powołanych w Wyższym Seminarium Duchownym w Koszalinie. Po ukończeniu szkoły podstawowej i zdaniu egzaminów wstępnych rozpoczął we wrześniu 1992 roku naukę w liceum ogólnokształcącym w Szczecinku w klasie o profilu matematyczno-fizycznym. W 1995 roku, 22 kwietnia, złożył podanie o przyjęcie do Zgromadzenia Salezjańskiego. Już wtedy kiełkowała w nim myśl o pracy na misjach, co potwierdza podanie, w którym pisze: zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie do nowicjatu. Prośbę swoją motywuję tym, że chciałbym pracować jako kapłan salezjanin z młodzieżą lub na misjach świętych w duchu księdza Jana Bosko. 21 maja 2005 roku metropolita łódzki, arcybiskup Władysław Ziółek, udzielił mu w Łodzi święceń kapłańskich. Studia teologiczne uwieńczył pracą magisterską z teologii moralnej, a po święceniach został przeznaczony do pracy w Salezjańskim Ośrodku Misyjnym w Warszawie. Na początku września 2007 roku odleciał do Tunisu. Miejscem jego pracy misyjnej było Manuba, miasteczko niedaleko Tunisu, o którym pisał: jest to miejsce, gdzie dzięki opatrzności Bożej i życzliwości moich przełożonych dane jest mi żyć. Tam od 1988 roku salezjanie prowadzą szkołę podstawową dla około 800 uczniów. Wszyscy to muzułmanie. W tę nową rzeczywistość ten wszedł na początku niepewnie, ale w pełni. Organizował finanse dla szkoły, która nie miała żadnych dotacji państwowych. Czasem doskwierał księdzu Markowi brak możliwości wykonywania normalnej posługi kapłańskiej czy kontaktu z młodzieżą. Już miesiąc po przyjeździe do Manuby pisał: jesteśmy tutaj posłani nie tyle, by ewangelizować biednych, lecz by być świadkami dla tych, którzy nie znają Chrystusa i być może nigdy głębiej Go nie poznają. Taka jest rzeczywistość. Głoszenie Ewangelii oficjalnie jest niemożliwe. Pozostaje żyć nią na co dzień wśród ludzi, którzy czasami mają Ciebie za poganina. Arcybiskup Tunisu mianował księdza Marka kapelanem polskiej społeczności, której młody misjonarz poświęcił dużo czasu, między innymi przygotowując młodzież do sakramentu bierzmowania. Kontakty z Polakami pozwalały mu jeszcze bardziej czuć się tam jak w domu. Myślał o szkole, o nowych projektach, miał dalsze plany skutecznej pomocy uczniom. Nie przypuszczał, że już ich nie podejmie. Dnia 17 lutego 2011 roku, około godziny 9.30, zadzwonił do SOM. Nie wiem, co to jest. Salezjański Ośrodek Misyjny. Prosił siostrę Ewę Siudę o przysłanie faksu potwierdzającego dokonanie w grudniu ubiegłego roku transferu pieniędzy, których bank w Tunezji nie chciał mu wypłacić. Po raz ostatni jego współbracia widzieli go tego dnia około godziny 10. Nie widząc go na wieczornej modlitwie i porannej mszy, nie znalazłszy go w jego pokoju, zaalarmowali policję. Ta znalazła ciało księdza Marka w szkolnej komórce. Wiadomość o śmierci misjonarza
wstrząsnęła całym światem, który potępił straszną zbrodnię. 15 tysięcy Tunezyjczyków wyszło na ulicę Tunisu, aby zaprotestować przeciwko bezsensownej śmierci katolickiego misjonarza. Także Unia Europejska potępiła ataki na miejsce mniejszości religijne, w tym na chrześcijan. Była to pierwsza taka deklaracja w historii. W poniedziałek wieczorem 21 lutego władze Tunezji poinformowały, że aresztowano zabójcę księdza Marka Rybińskiego. Okazał się nim 44-letni Tunezyjczyk, który pracował jako stolarz w szkole prowadzonej przez Salezjanów w Manubie, gdzie ksiądz Marek był ekonomem. Dnia 23 lutego prezydent Rzeczypospolitej Bronisław Komorowski nadał pośmiertnie księdzu Markowi Rybińskiemu krzyż oficerski Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w kształtowaniu postaw moralnych dzieci i młodzieży, za dawanie świadectwa miłości do człowieka oraz osiągnięcia pracy misyjnej. Ksiądz Marek Rybiński odszedł do Pana w 34 roku życia, 15 roku ślubów zakonnych i 6 roku kapłaństwa. Dziękuję. Bardzo serdecznie dziękuję za przygotowanie tutaj pracy dotyczącej misjonarzy męczenników w Afryce. W kolejnej części także poprowadzą tutaj studenci i członkowie Naukowego Koła Misjologów, polscy męczennicy w Ameryce Łacińskiej. I tak tutaj są przedstawieni osoby, o których już dzisiaj też były wspomniane, świętej pamięci Helena Kmieć, która zginęła w Boliwii. Tutaj to opracowanie przygotowała pani Magdalena, magister Magdalena Jackowska, która ukończyła 3-letnie kolegium teologiczne w 1997 roku, także z tytułem licencjatu na tutejszym wówczas Akademii Teologii Katolickiej. W 1999 roku otrzymała także tytuł magistra, a w 2001 roku ukończyła polidyplomowe studia bibliotekarstwa i technologii informatycznych w Oświecie w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie. Kolejna postać to będzie świętej pamięci ksiądz Stanisław Szczepanik, który zginął w Puerto Rico. Opracował tutaj ksiądz magister Michał Kaczczyk, kapłan diecezji kieleckiej wyświęcony w 2018 roku, który pomaga duszpasterstwu obecnie w parafii świętego Wojciecha w Kielcach. Trzecia postać to jest ksiądz Kazimierz Wojno, zginął w Brazylii, opracował ojciec magister Mariusz Szczepański, misjonarz Zgromadzenia Słowa Bożego, który otrzymał święcenia kapłańskie w 2009 roku i od tego roku pracował i właściwie nadal pracuje w Ekwadorze. I dwie postacie, które już mamy na ołtarzu, wyniesionych na ołtarz, błogosławiony ksiądz Zbigniew Strzałkowski i błogosławiony ksiądz Michał Tomaszek. Opracował te dwie postacie ksiądz magister Grzegorz Kubalica, kapłański tytuł magistra w 2013 roku w Tarnowie i obecnie jest na misjach od 2018 roku w parafii świętej Teresy i świętego Rocha w Hale Pancio w prałaturze Moja Bamba w Peru. Te wszystkie prace przedstawi właśnie ojciec Jerzy Jacek Twaruk, franciszkanin z Argentyny. W momencie, tylko tutaj technicznie podłączymy prezentację. Dobrze. Oddajemy głos do Argentyny. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Serdecznie pozdrawiam wszystkich obecnych na konferencji z rodzinnego miasta Ojca Świętego Franciszka Buenos Aires. Pierwszą postacią jest Helena Agnieszka Kmieć. Opracowane oczywiście jest przez panią magister Magdalenę Jackowską. Helenka Agnieszka Kmieć urodziła się 9 lutego 1991 roku w Krakowie. Pochodziła z Libiąża. Jej mama Agnieszka zmarła, gdy Helenka miała 6 tygodni, a jej starsza siostra 2 lata.
Wychowywali je tata Jan i druga mama Barbara. Helenka mówiła, mam trzy mamy, wszystkie obdarzają mnie miłością, Agnieszka, Barbara i Maryja. W 1998 roku rozpoczęła edukację w szkole podstawowej Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Libiążu. Tam też uczęszczała do gimnazjum i liceum ogólnokształcącego. Od samego początku dała się poznać jako uczennica bardzo utalentowana, aktywna, twórcza. Nie było dla niej rzeczy niemożliwych do pokonania. Zawsze z zapałem, uśmiechem spokojnie podejmowała się różnych działań. Twórczą aktywnością zarażała, umiała zachęcić, zaprosić do współpracy innych. Wspomina Helenkę Antoni Buchała, polonista, wicedyrektor Katolickiego Stowarzyszenia. Jak podkreśla, cechowała ją zachłanność do czynienia dobra. Po pierwszej klasie liceum wyjechała na dwuletnie stypendium do Wielkiej Brytanii. Szkołę ukończyła w 2009 roku, w październiku rozpoczęła studia w Politechnice Śląskiej na kierunku inżynieria i technologia chemiczna, prowadzone w języku angielskim. Po obronie dyplomu magistra inżyniera w 2014 roku rozpoczęła pracę w zupełnie innej branży, w liniach lotniczych. Pracując jako stewardesa, miała dość dziwny czas pracy. Wstawała o 3 w nocy, wracała po 2 lotach. Hej, to wy jeszcze w piżamach? Ja już byłam na Ukrainie. Normalny człowiek odsypia nieprzespaną noc. Ona uciekała w góry, biegała na próby śpiewu, spotkania WMS, robiła rękodzieło, grała na planszówki. Z przyjaciółmi przede wszystkim pomagała wszystkim, którzy potrzebowali wsparcia. Helena, czy ty w ogóle śpisz? No jasne. Dzisiaj prawie 3 godziny spałam. Oj, Kaczuszko, wyśpię się po śmierci. Tak wspominała ją jej przyjaciółka Magdalena Kaczor, z którą wyjechała na pierwszy wyjazd misyjny. W szkolnych czasach odnosiła sporo sukcesów artystycznych. Brała udział w wielu konkursach recytatorskich. W niektórych niejednokrotnie udawało się jej odnosić większe, mniejsze sukcesy. Występowanie na scenie nie skończyło się wraz z ukończeniem szkoły. Będąc na studiach, rozpoczęła naukę w Państwowej Szkole Muzycznej pierwszego, drugiego stopnia w Gliwicach w klasie śpiewu solowego u pani magister Wojnowskiej. Podczas 4-letniej nauki w tej szkole wielokrotnie stawała na scenie z okazji różnych koncertów, wystawień, z których najważniejszym był recital dyplomowy wieńczący naukę w tej szkole. Śpiew był bardzo mocno obecny w jej życiu. No, na stałe śpiewała w szkole duszpasterstwa akademickiego w Gliwicach. Niesamowicie ciepła i czuła. Uwielbiała się przytulać. Pamiętam, jak jesienią rozmawiałyśmy o 5 językach miłości. Gdy usłyszała o tym związanym z okazywaniem ciepła, powiedziała, o, to na pewno mój. A ja wiem, że ona mówiła biegle we wszystkich tych językach. Mówiła cichutko, ale gdy śpiewała, drżały ściany w kościołach. Zawsze miałam ciarki. Mało kto się spodziewał, że taka kruszynka potrafi wydobyć z siebie potężny głos. Miała niesamowity talent muzyczny. Grała na gitarze, fortepianie. Śpiewała cudownie zawsze, ale to zawsze potrafiła wskrzeszać siły na wspólny śpiew, zwłaszcza w kościele. Jestem, tak. Na spotkaniach ogólnopolskich wolontariatu gadywałyśmy wieczorem w kaplicy i śpiewaliśmy godzinami. Ludzie się zmieniali. Ona cały czas grała na gitarze, śpiewała prawie do rana. Tak mówiła o niej Magdalena Kaczor. Miała wiele marzeń, celów. Jednym z ideałów, który starała się zrealizować, była chęć bycia dla innych. Kochała ludzi. Miała chroniczny niedobór snu. Zawsze wybierała bycie wśród ludzi. Zamiast odpoczywać, robiła miliony rzeczy. Określając siebie, zaznaczała, że jest osobą, która nie potrafi usiedzieć w miejscu. Dlatego chętnie angażowała się w bardzo różne działania w wielu polach. Już od najmłodszych lat angażowała się
działalność wspólnot duszpasterskich w swojej parafii. Prowadziła grupę dzieci bożych, koło misyjne, brała udział w pierwszych pielgrzymkach na Jasną Górę, uczestniczyła w formacji ruchu Światło Życie. Poza wspomnianym już śpiewem muzyką chętnie spędzała czas, chodząc po górach, jeżdżąc na rowerze, próbowała sił też we wspinaczce. Dużo radości dawała jej możliwość pomocy, tworzenia czegoś dla innych, dlatego też angażowała się w pomoc w nauce dzieciom w świetlicy Caritas, działalności w Katolickim Związku Akademickim w Pilicach. W 2012 roku znalazła swoje miejsce w wolontariacie misyjnym Salvator, działającym przy Zgromadzeniu Zakonem Salvatorianum. Z ramienia wolontariatu była posłana na krótkie kilkunastodniowe wyjazdy, podczas których w kilkuosobowej grupie prowadziła półkolonie dla dzieci przy salwatoriańskich parafiach. Pierwszy raz na Węgrzech, za drugim razem tymi sołnierzy w Rumunii. W 2013 roku pojechała na misję do Zambii, gdzie przez 2 miesiące pracowała z dziećmi ulicy, między innymi ucząc czytania, pisania, angielskiego, matematyki oraz towarzysząc im w codziennym życiu w środku Salvation Home, stolicy Zambii, a także w oddalonym o 70 km w centrum młodzieżowym Ulanga Bana Farm. 8 stycznia 2016 roku wraz z Anitą Szuwald rozpoczęła służbę na placówce misyjnej służebniczek dębickich w Cochabambie w środkowej Boliwii. Obie misjonarki miały je prowadzić z dziećmi w ochronce prowadzonej przez siostry służebniczki. Od momentu, kiedy dotarły na miejsce, zajmowały się odnowieniem sal, malowały, sprzątały, myły okna. Później były też wsparciem dla sióstr w opiece nad podopiecznymi. Były przygotowane do tej posługi. Przed wyjściem koniecznie musiały nauczyć się hiszpańskiego, zdobyć niezbędną wiedzę o zwyczajach, sposobie życia, ludności, geografii, historii, tradycji, kulturze Boliwii. W doskonałym przygotowaniu Heleny do misji pod względem duchowym, jak i merytorycznym mówili również jej przyjaciele. Mogła pojechać wszędzie i wszędzie była skarbem. Zdecydowanie najlepsza pośród nas, wśród postępowania, powiada Magdalena. Amatorskie nagranie. To. 24 stycznia 2017 roku nad ranem polskiego czasu miał miejsce napad na ochronkę dla dzieci, w której Helena przebywała wraz z drugą wolontariuszką Anitą. Podczas zdarzenia napastnik kilkanaście razy ugodził Helenkę nożem, która mimo prób ratowania życia zmarła. Tutaj krótkie z chwil, mam nadzieję, że wszyscy usłyszą. Ja słyszałam krzyk, zanim siostra wyszła, siostra krzyczała policja, nie pamiętam już dokładnie, wiem, że był taki krzyk, ja myślałam, że to jest sen. Już bardzo szybciutko założyłam habit, wyszłam, no i zobaczyłam siostrę, która mówi, Helenka, dziewczynki krzyczą. Ze względu, myślę, że na kiepski głos, to odczytamy, dobra? Która otrzymała od Anity telefon. Dzięki za to, że byłaś odważna, dynamiczna, niezmordowana, kiedy trzeba było służyć Bogu i ludziom, mówił prowincjał salwatorianów ksiądz Piotr Pilas w czasie mszy w intencji świętej pamięci Heleny Kmieć odprawionej 18 lutego 17 roku w sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej w Trzebinie. W niedzielę 19 lutego w parafii świętej Barbary w Libiąży odprawiona została msza święta pogrzebowa, po której doczesne szczątki Heleny zostały odprowadzone na cmentarz parafialny. Wielką rzeczą jest godnie umierać, ale jeszcze trudniejszą jest mądrze i pięknie żyć, mówił o świętej pamięci Helenie ksiądz prałat Franciszek Ślusarczyk, który wygłosił w Libiążu homilię podczas przyświętej pogrzebowej kustosz z Łagiewnik. Helenka we wspomnieniach mamy. Helenka była wielobarwną osobą, ale myślę, że wymieniałabym na pewno działanie, delikatność, dzielność. Od maleńkości te cechy osobowościowe w niej ujawniały i kształtowały aż do dorosłości.
Jeśli chodzi o działanie, to Helenka nie była nadpobudliwa, raczej wręcz wyciszona, ale odnajdywała się w działaniu. Kiedy Helenka już studiowała w Polsce, a potem była stewardessą, a jej się zdarzało, że wychodziła z domu, kiedy nas nie było, o różnych dziwnych porach, w zasadzie się nie zdarzało, żeby nie pozostawiła po sobie śladu. Najczęściej to była karteczka z napisem z Panem Bogiem Helenka. Kiedy zbliżał się dzień, kiedy Helenka miała wrócić z Boliwii, to był bardzo trudny czas. I tak się trochę błąkając bez celu wzięłam do ręki album. Mamy ich mnóstwo i otworzyłam go, a tam była karteczka, na której Helenka napisała z Panem Bogiem Helenka. Dla mnie to było takie pożegnanie, że faktycznie już odeszła. I to było bardzo dobre doświadczenie, bo dopiero wtedy przyjęłam, że naprawdę odeszła, poszła tam. Ze względu na czas, tutaj przejdziemy, może już te świadectwa innych osób pominiemy i przejdziemy teraz do księdza Stanisława Szczepanika. Ksiądz Stanisław Szczepaniak, członkiem Zgromadzenia Księży Misjonarzy, urodził się 4 lutego 1956 roku w Smarżowej gminie Brzostek. Wstąpił do Zgromadzenia Księży Misjonarzy. Śluby złożył w 1983 roku. Święcenia kapłańskie otrzymał w Krakowie 25 maja 1985 roku z rąk księdza biskupa. Na parafię pierwszą Kazimierza Górnego. Na pierwszą parafię został skierowany do Witoszyna, później był wikariuszem w Grodkowie. W 1986 roku wyjechał na misję do Zairu. W 2000 roku do Haiti, gdzie spędził 4 lata, by przenieść się do Dominikany. Od 2008 do 2011 pracował w Puerto Rico, gdzie był dyrektorem Sióstr Miłosierdzia. 2011 roku wrócił na 3 lata do Polski, by ponownie wyjechać do Dominikany. Stamtąd trafił do Puerto Rico. Ksiądz Stanisław przede wszystkim był otwartym człowiekiem, poszukującym zawsze najlepszego rozwiązania dla drugiego człowieka. Był bardzo pracowity, bardzo od siebie wymagał, zawsze chciał dobrze przygotować do pełnionej funkcji. Pamiętam, jak kończył pracę w terenie i proszono go, żeby poprowadzić kierownictwo duchowe w seminarium w Kinszasie. Zwrócił się wówczas do przełożonych, by wysłali go na studia. W Paryżu u jezuitów skończył duchowość. Z kolei, gdy szedł do buszu, uczył się lokalnego języka, by móc się porozumieć z ludźmi, którzy zostali mu powierzeni. Ksiądz Stanisław był przede wszystkim... Pamiętam, że w 2000 roku razem wyjechaliśmy na Haiti. Zajął się klerykami będącymi na początku formacji. Pierwszą rzeczą, od której zaczął tych ludzi przygotowywać do kapłaństwa i otwierać na sens, bogactwo, powołanie było Słowo Boże i liturgia. Dla niego Eucharystia była bardzo ważna i myślę, że ktokolwiek go z tego czasu pamięta, to będzie wskazywał na znaczenie kaplicy w jego życiu. Dla niego miejsce spotkania z Panem było bardzo ważne. Zawsze odwoływał się do łaski Pana, mówił, że jeżeli Bóg nas tutaj wysłał, jeżeli Bóg chciał, byśmy tu byli, to On nam pomoże, wspomina ksiądz Jarosław. Zginął tragicznie 18 sierpnia 19 roku w Puerto Rico. Gdy jechał rowerem na poranną przeświętą, został zaatakowany i pobity. W ciężkim stanie trafił do szpitala, gdzie zmarł następnego dnia. Wyniki sekcji zwłok wykazały, że został zamordowany. To są zdjęcia. Dla nas jest on święty. Ksiądz Kazimierz Wojno. Urodził się 3 lutego 1948 roku w Skłodach Borowej. Był synem Józefa Wojno Janieli z Dmochowskich. Szkołę podstawową kończył w Piekutach w 1962 roku, średnią w Wysokim Mazowieckim w 1966 roku. Studia filozoficzno-teologiczne odbywał w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. 27 maja 1973 trzeciego roku przyjął się za kapłańskie z rąk biskupa Mikołaja Sasinowskiego. Po święceniach pracował jako wikariusz w Kleczkowo, Grabowo, Rzekuń i Myszaniec. 16 lutego 1984 roku przybył do Brazylii. W stolicy tego kraju
Rozpoczął pracę duszpasterską w charakterze proboszcza, obejmując administrację parafii Matki Boskiej Zdrowia. Znany był wśród parafian jako ojciec Casimiro. We wspomnianej parafii pod jego kierunkiem został zbudowany kościół. 1998 roku nastąpiła uroczysta inauguracja poświęcenie świątyni. W 1999 roku otrzymał nominację na kanonika. Dzieła budowlane pod jego administracją zakończyły się w 2000 roku, gdy została oddana do użytku obszerna, nowoczesna plebania. 21 września 2019 roku po zakończonej wieczornej mszy świętej ksiądz Kazimierz wracał na teren plebanii, aby nadzorować prace budowlane. Towarzyszył mu jego pomocnik, dozorca, posę Gonzaga da Costa. Po przybyciu na miejsce zostali napadnięci, skrępowani przez bandytów, którzy szukali przede wszystkim pieniędzy i innych kosztowności. Świecki pracownik, mimo zadanych ran i pobicia, zdołał uciec. Ksiądz Kazimierz wcześniej alarmował policję, że nie czuje się bezpiecznie. 5 miesięcy przed jego tragiczną śmiercią w niedzielę wielkanocną złodzieje zabrali z ołtarza tabernakulum z Najświętszym Sakramentem, które po 3 dniach znaleziono na złomowisku. Pod koniec 18 roku łupem bandytów padły z kolei głośniki. Tragicznego wieczoru przybyła policja na wezwane miejsce, gdzie odnaleziono ciało księdza. Kapłan miał widoczne urazy głowy, jego nogi i ręce były skrępowane drutem, który został owinięty także wokół szyi. Zdaniem śledczych ksiądz Kazimierz został zamordowany we wnętrzu parafialnego budynku, a następnie jego ciało przeniesiono na zewnątrz. Szef policji z dystryktu federalnego powiedział, że sposób, w jaki został zamordowany, pokazuje, jak okrutna to była zbrodnia. Nie było najmniejszej potrzeby, aby dopuszczać się aż takiego barbarzyństwa. Jeżeli złodzieje chcieli dokonać kradzieży, wystarczyło zamknąć księdza w łazience. Nie było potrzeby dokonywania zabójstwa. Według funkcjonariuszy przyczyną śmierci księdza było uduszenie. Bandytów złapano. Wierni są przerażeni tragiczną śmiercią proboszcza. Był kapłanem kochanym. Wszyscy dobrze znaliśmy księdza Kazimierza, bo posługiwał w parafii ponad 25 lat. Zawsze pomagał osobom, które zwracały się do niego w potrzebie. Gubernator zarządził 3-dniową oficjalną żałobę z powodu zabójstwa polskiego kapłana. Zabójstwo księdza Kazimierza, człowieka pokoju, kochanego, podziwianego przez wszystkich, nie tylko jest dla nas szokiem, ale także zachęca nas do refleksji nad poczuciem niepewności, która nas dotyka. Odsłania bowiem trudną sytuację, którą z determinacją musimy przezwyciężyć. To był człowiek dusza. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. I ostatnie dwoje franciszkanów, błogosławiony Zbigniew Strzałkowski, urodzony w 1958 roku, 3 lipca w Tarnowie, był gorliwym ministrantem, lektorem. W 1978 roku zdał egzamin dojrzałości w technikum mechanicznym w Tarnowie, po czym udał się do pracy. W 1979 roku rozpoczął nowicjat w zakonie braci mniejszych konwentualnych, pierwszą profesję w 1980 roku i rozpoczął studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie u ojców franciszkanów. Błogosławiony Zbigniew złożył śluby w 1984 roku, w 1985 święcenia diakonatu, w 1986 wyświęcone na kapłana. Poświęcenia kapłańskich przez 2 lata pełni funkcję wicerektora w niższym seminarium w Legnicy. Poświęcenia kapłańskich, tak, proszę. Był gorliwym, oddanym formatorem. Zależał mu na dobrym przygotowaniu powierzonych mu alum. Troszył się o formację duchową i intelektualną. Następnie zgłosił się do wyjazdu na misję do Peru, gdzie udał się w listopadzie 1988 roku. Wraz z ojcem Jarosławem Bosoczańskim byli jednym z pierwszych, którzy rozpoczęli pracę misyjną w Parjakoto. Błogosławiony Michał Tomaszek urodził się 23 września 1960 roku w Łękawicy koło Żywca.
Po ukończeniu szkoły podstawowej udał się do niższego seminarium w Legnicy, gdzie w 80 roku zdał egzamin dojrzałości. W okresie dorastania pokazał się jako również zdolny fotograf, lubiał muzykę, śpiew, przez które później docierał do powierzonych mu wiernych. W 80 roku rozpoczął nowicjat u ojców konwentualnych, franciszkanów. W 86 roku przyjął diakonat. Podczas tej samej celebracji święcenia prezbiteratu otrzymał błogosławiony Zbigniew Strzałkowski. Natomiast w 87 roku został wyświęcony na kapłana. Pierwsze 2 lata swojej kapłańskiej pracy pracował w Pińsku, gdzie był wikariuszem. Był oddanym, godnym kapłanem. Parafianie nazywali go drugim Franciszkiem. Podczas posługi duszpasterskiej dowiedział się, że do wyjazdu na misję zgłosił się ojciec Zbigniew Strzałkowski, ojciec Jarosław. Wówczas sam zgłosił się do wyjazdu, do swego przełożonego prośbę o wyjazd. Po mszy świętej pożegnalnej powiedział, że jeśli trzeba będzie dla sprawy Bożej złożyć ofiarę życia, to nie będę się wahał. Misja Pariakoto to wioska położona w Andach, niedaleko miasta Juarez. Ojciec Zbigniew, ojciec Michał oddawali się pracy duszpasterskiej wśród andyjskich tradycji, zwyczajów, szybko zdobywając zaufanie wśród parafian. Ich działalność polegała przede wszystkim na pracy duszpasterskiej. Również ważna była działalność społeczno-charytatywna. Zbudowali instalację wodną, kanalizacyjną, uruchomili agregat prądniczy. Sprowadzili lekarzy, pielęgniarki, aby uczyli miejscowych Indian profilaktyki związanej z panującą wówczas cholerą. Troszczyli się o najuboższych, rozdając żywność z Caritasu. Praca misyjna dwóch męczenników przypadła intensywny czas działania skrajnie lewicowej, terrorystycznej organizacji polityczno-wojskowej Sendero Luminoso, Świetlistego Szlaku. Partyzanci wywoływali bunty, dokonywali bardzo wielu zbrodni, brutalnych ataków, przemocy. Są oni nazywani za jednych z najbardziej radykalnych w dążeniach i brutalnych w środkach działania w Ameryce Łacińskiej. W 1991 roku partyzanci stanowili dominującą siłę polityczną na około 40% powierzchni kraju. 9 sierpnia 1991 roku przez Michał Zbigniew zostali zamordowani przez terrorystów ze Świetlistego Szlaku. Przywódcy partyzantów oskarżyli ich o kierowanie się nienawiścią do wiary oraz o prowadzenie działalności usypiającej świadomość rewolucyjną Indian. Terroryści powtarzali tezę Marksa, twierdząc, że religia jest opium, usypia lud i wstrzymuje rewolucję. Za przestępstwo uznali to, że zaszczepili wśród Indian i szerzyli franciszkańskie pas i bien, czyli pokój i dobro. Przy ciałach zakonników zostawili formację, tak umierają lizusy imperialistów, niech żyje ludowe wojsko partyzanckie. Kult męczenników z Pariakoto zaczął rozszerzać się bardzo szybko. Konferencja Episkopatu Peru w tym samym roku ogłosiła, że śmierć Michała i Zbigniewa była męczeńską. W 2015 roku, 5 grudnia, zostali zaliczeni do grona błogosławionych podczas Eucharystii w Chimbote w Peru, stolicy diecezji, w której pracowali. W samym Pariakoto co roku 9 sierpnia organizowana jest procesja z figurami błogosławionych. Wielu z nas oczywiście posiada obrazki tych właśnie misjonarzy, których mamy właśnie Michała i Zbigniewa z relikwiami. Tak jest. Dziękuję bardzo. Dziękuję również dwóm prelegentom, ale właściwie wszystkim, którzy przygotowali, wszystkim tutaj studentom misjologii i członkom Naukowego Koła Misjologicznego. Teraz jeszcze poprosimy do ostatniego tutaj wykładu księdza profesora doktora habilitowanego Tomasza Szyszkę, który jest także wykładowcą na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego misjologii.
moderatorem naszego naukowego koła misjologicznego, który przedstawi temat Męczennicy za wiarę w Amazonii. Bardzo proszę, serdecznie zapraszam. Dziękuję bardzo. Chcę też włączyć prezentację. Albo się wypsuła, albo się uruchamia. Idę, proszę Państwa, mam tutaj czasowo jestem dosyć aktywny. Proszę Państwa, Męczennicy za wiarę w Amazonii. I chciałem rozpocząć takiego troszeczkę prowokacyjnego pytania, czy ktoś jest w stanie wymienić jakichś męczenników z Amazonii? Raczej nie, bo nas ten obszar i ci ludzie po raczej jakoś tam nie interesują, tak? Czy jesteśmy w stanie wymienić przynajmniej jedno nazwisko? Oczywiście, że nie. I tutaj przygotowałem kilka takich przykładów, ale ze względu na czas tutaj panią, przepraszam, siostrę Karolinę już pominiemy, ojca Ezechiela też, Inez Arango z Ekwadoru też. Natomiast zostaniemy na chwileczkę przy siostrze Dorocie, ponieważ ona oficjalnie została uznana za męczennicę. I kiedy to było? Ona się urodziła w 1931 roku. Należała do zgromadzenia sióstr Notre Dame de Manure i została zamordowana w amazońskiej dżungli, Brazylii. Dlaczego? Proszę Państwa, siostra Dorota była nauczycielką. Spędziła w Brazylii raptem 40 lat, służąc biednym, tubylcom, bezrodnym mieszkańcom i działając również na rzecz ekologii, mówiąc inaczej, na rzecz lasów deszczowych Amazonii. I to, co jest podkreślone w jej życiu, w życiorysie, to jest to, że walczyła o prawa biednych rolników, po prostu wypychanych przez korporacje z ich ziemi, w lasach amazońskich. I tutaj stała po jednostronnie, po stronie rolników. I w chwili swojej śmierci współpracowała z taką inicjatywą rządową, aby pomóc w rozwoju gospodarstw rolnych na gruncie znanym bezrolnym rodzinom. I to się oczywiście nie podobało tym wszystkim, którzy chcieli zagarnąć tę ziemię. No i kiedy napotkali ją mordercy, zapytali tylko, czy posiada broń. Ona trzymała Biblię i czytała na głos błogosławieństwo i wtedy została zastrzelona i zabita 12 lutego 2005 roku. I można się Państwo tutaj zobaczyć właśnie jej ciało na zdjęciu, tutaj na górze siostra Dorota w pełni tej jeszcze takim ferworze życia, no i po prawej stronie jej współsiostry. To, co nas interesuje, to jest na czym polega ta pamięć o męczennikach, dlaczego ona jest ważna? Ponieważ to byli ludzie, którzy nie poddali się bezwzględności rozmaitych oprawców. Czy to będą latyfundyści, czy to będą poszukiwacze złota, czy to będą tacy czy inni łowcy, współcześni łowcy niewolników. To byli też ludzie, którzy się nie dawali zastraszyć, bo dzisiaj słyszeliśmy w niektórych już tutaj referatach, chociażby z Afryki czy w Brazylii, że były takie czy inne, dostawali takie czy inne pogróżki, jednak ci misjonarze zostali. To jest to coś wielkiego, tak? Kolejna rzecz. Tymi ludźmi nie kierowała nienawiść, ale kierowali się w życiu i pracy wartościami ewangelicznymi, w tym po prostu wiara, nadzieja i miłość, ale ta miłość Boga, miłość bliźniego, no nabierały takich szczególnych konkretów. I dlatego też rozpatrujemy ich jako świadków wiary i niesamowicie ważny punkt odniesienia dla innych, którzy się angażują w tą pracę i też potrzebują takiego wsparcia.
No i jakie były przyczyny śmierci tych właśnie osób, licznego grona osób, którzy zginęli w Amazonii? Proszę Państwa, to jest właśnie ta radykalna postawa ewangeliczna, radykalna, tak? To zaangażowanie, to zaangażowanie się do końca, żeby po prostu wśród ludzi i dla ludzi być. To jest to radykalne opowiedzenie się po stronie ubogich, wykorzystywanych, przytłoczonych niesprawiedliwością. To jest wszelkiego rodzaju zaangażowanie się o prawa Indian, walka o Indian, którzy są zniewalani, którzy są marginalizowani, którzy są po prostu lekceważeni. To jest walka o kobiety, ale też walka o dzieci i o młodzież, tak? I też w tym wszystkim nie możemy zapominać, że tutaj chodzi o walkę przeciwko zniszczeniu środowiska naturalnego, chodzi o wycinkę lasów oraz powstrzymywanie przejmowania ziem przez właśnie bogaczy, przez różnego rodzaju korporacje. I proszę Państwa, tutaj na tym takim prostym schemacie chciałem pokazać takie dwie rzeczy, czy jedną rzecz w takich dwóch wymiarach. Proszę Państwa, to jest troszeczkę jak taki magnes, tak? Z jednej i z drugiej strony mamy takie pole magnetyczne, które oddziaływuje na tego, który jest w środku. I z jednej strony właśnie mamy to nauczanie Kościoła, tradycyjne nauczanie Kościoła, ale też tradycję Kościoła latynoamerykańskiego z tymi wszystkimi konferencjami z Medellin, z Puebla, z Santo Domingo, z Aparecida, ale też tymi całą tą tradycją chociażby tej, no tutaj trzeba to też powiedzieć, teologii wyzwolenia i z tego, co po tej teologii zostało. Czyli mamy tutaj to nauczanie Kościoła w postaci takich, napisałem tutaj takie słowa, to jest kwestia właśnie wyzwolenia, sprawiedliwości, walka o sprawiedliwość, ochronę, obrony Indian, ubogich, promocja ludzka, godność ludzka, ochrona środowiska. Z jednej strony właśnie mamy nauczanie Kościoła, z drugiej strony no mamy te okoliczności życia w Amazonii. Bezustanny wyzysk, marginalizacja, ubóstwo, nędza, zniewolenie, lekceważenie ludzi, szczególnie właśnie tych biednych, zabijanie tak po prostu, jeżeli są niewygodni. I za tym stoją bardzo często różnego rodzaju no, korporacje, to jest ten wielki biznes. No i w tym wszystkim też mamy do czynienia właśnie z niszczeniem środowiska naturalnego. I misjonarze czy misjonarki, którzy właśnie próbują realizować w swoim życiu czy no, jakoś uskutecznić nauczanie Kościoła, w obliczu tych wszystkich trudności, jakie się pojawiają, są często no, po prostu konfrontowani na życie i śmierć, cierpienie, no właśnie z tym dylematem. Albo się z tego wycofacie, albo no, możecie cierpieć. I to, co jest takie zastanawiające, że bardzo wielu ludzi, stosunkowo wielu ludzi jednak zostaje, to są kapłani, to są misjonarze, to są misjonarki, to są osoby świeckie, to są też osoby pochodzące oczywiście spoza Amazonii, ale też pochodzące z samej Amazonii, które są radykalnie do tego podchodzą, żeby być świadkami wiary w swoim środowisku. Proszę Państwa, trzeba sobie powiedzieć, że Amazonia nigdy nie była środowiskiem w pełni bezpiecznym dla pracujących czy żyjących tam ludzi. Tak, w tym właśnie dla duchownych, misjonarzy czy też misjonarek, mówiąc ogólnie, dla wszystkich ludzi, którzy zajmowali się ten czy w inny sposób działalnością misyjno-ewangelizacyjno-duszpasterską. No bo jeżeli tak spojrzymy bardzo tak skrótowo na historię 500 lat ewangelizacji czy obecności białego człowieka w Amazonii, no to mamy do czynienia tutaj z konkwistą, która była bardzo problematyczna i tutaj misjonarze też cierpieli. Potem była chrystianizacja, ale byli też łowcy niewolników, portugalscy łowcy niewolników, którzy byli bezwzględni, jeżeli chodzi nawet w odniesieniu do misjonarzy. Potem były różnego rodzaju rebelie, powstania indiańskie, gdzie Indianie po prostu mieli serdecznie dosyć obecności białych i kto cierpiał, zazwyczaj cierpieli też misjonarze. No a później mamy już jest końcówka XIX wieku, bardziej XX wiek, wielki boom kauczukowy, który też przyczynił się do śmierci wielu ludzi i w tym również dla duchownych. I tutaj chciałbym zacytować cytat z Querida Amazonia, gdzie papież Franciszek właśnie odniósł się do historii konkwisty Amazonii, powiedziałbym tak, bez większych ogródek. Cytuję. Historie niesprawiedliwości i okrucieństwa, które miały miejsce w Amazonii,
już w minionym wieku powinny wywołać głęboki sprzeciw, ale jednocześnie powinny uczynić nas bardziej wrażliwymi, by rozpoznawać także obecnie formy wyzysku człowieka, wiarołomstwa i śmierci. W odniesieniu do haniebnej przeszłości przytaczamy na przykład opowieści o cierpieniach rdzennych mieszkańców w epoce kauczuku w wenezuelskiej Amazonii. Kobiety były gwałcone, obcinano im piersi, ciężarnym przecinano brzuchy, mężczyznom obcinano palce lub nadgarstki, tak aby nie mogli uciec łodziom. Łączenie z innymi scenami najbardziej absurdalnego sadyzmu. Querida Amazonia, numer 15. Proszę Państwa, i na czym teraz polegają właśnie te współczesne formy męczeństwa? No właśnie, za współcześnie to są przede wszystkim różnego rodzaju napięcia, represje na płaszczyźnie polityczno-gospodarczej, no bo w związku z właśnie z siłowym pozyskiwaniem ziem, budową szlaków komunikacyjnych, budową zapór wodnych, elektrowni. Tutaj w to wchodzi również rabunkowa gospodarka środowiska naturalnego, wycinka drzew, zatruwanie rzek i tak dalej. No to jest ten kontekst, w którym właśnie misjonarze cierpią, albo są prześladowani, albo stają się też męczennikami. I tutaj odwołam się jeszcze raz do papieża Franciszka z Amazonii, jak już jest numer 16, i cytuję: niełatwo uleczyć te dzieje cierpienia i pogardy, a kolonizacja nie ustaje, ale w wielu miejscach przekształca się, zmienia swe szaty i skrywa się, ale nie traci arogancji wobec życia ubogich, kruchości środowiska. I proszę Państwa, tutaj pojawia się takie pytanie, no to po jakie licho, przepraszam za ten kolokwializm, misjonarze zajmują się tymi sprawami, które są sprawami niebezpiecznymi, a właściwie no to zajmują się sprawami na pozór marginalnymi, no bo mają się zajmować duszpasterstwem, mają się zajmować ewangelizacją. Otóż tutaj sobie trzeba jasno powiedzieć, już tutaj na tym schemacie to też pokazywałem, że do szerokiego wachlarza zadań realizowanych przez Kościół w Amazonii, to jest ten Kościół latynoamerykański ze swoim nauczaniem, ze swoją tradycją, należy praca ewangelizacyjno-misyjna w oparciu o normy właśnie posoborowego nauczania kościelnego. To jest oczywiście przepowiadanie, to jest katechizacja, to jest życie sakramentalne, życie liturgiczne, ale też bardzo mocne podkreślenie aspektów związanych z szeroko pojętą promocją ludzką, paradygmatu ewangelizacji inkulturacyjnej czy też ewangelizacji integralnej. I w praktyce właśnie składa się to na to, że nie tylko tutaj jest podkreślana kwestia pielęgnowania katechezy, życia sakramentalno-liturgicznego, ale też ochrona wolności społecznej, marginalizowanych, lekceważonych, dbałość i promowanie godności osób pokrzywdzonych, bezprawnie wykorzystywanych. To jest właśnie ta kwestia opieki nad dziećmi, nad młodzieżą, zapewnienie edukacji, formacji, opieki zdrowotnej, formacji katechistów itd., itd. Czyli to zajmowanie się sprawami socjalnymi w ramach promocji ludzkiej jest jednym z elementów szerokiego wachlarza działań ewangelizacyjno-duszpasterskich w Amazonii, prawda? I tak to należy rozpatrywać i tak na to należy patrzeć, albo też inaczej mówiąc, należy na to spojrzeć przez pryzmat wymiaru profetycznego Kościoła. I proszę Państwa, kiedy, bo jeszcze zostały mi tutaj dwie minuty, kiedy tak naprawdę dowiedzieliśmy się o Martires de la Amazonia? No z okazji tego słynnego synodu poświęconego Amazonii, kiedy to właśnie Indianie też, duszpasterze, którzy byli w Rzymie, między innymi w Rzymie, zaczęli zorganizowali drogę krzyżową i nabożeństwa, między innymi właśnie w ogrodach watykańskich, poświęcone właśnie tym, którzy zginęli, oddali życie za to, żeby Amazonia, Kościół w Amazonii mógł być właśnie kościołem wiarygodnym. Na tych procesjach, tej drodze krzyżowej niesiono właśnie podobizny tychże ludzi, nagłaśniano ich znaczenie, właśnie co takiego zrobili, co takiego osiągnęli. I tutaj na tych zdjęciach Państwo też widzicie, że jedna droga była niedaleko w samym centrum Rzymu, natomiast były podobne drogi krzyżowe, odbywały się chociażby też w Amazonii, gdzie ta łączność, prawda, była bardzo, bardzo mocna.
I proszę Państwa, ostatnie zdanie. Kilka lat temu REPAM powołał do życia taką specjalną organizację, która zaczęła kręcić filmy. Tych filmów powinno być już 10, czyli 10 odcinków i ta seria nazywa się La Vida por la Amazonia. I polecam tutaj, Państwo też widzicie link do tej strony. Można sobie te filmy ściągnąć, można te filmy sobie zobaczyć. Jest to też o tyle fajnie zrobione, no to jest właśnie z takim zamysłem latynoamerykańskim, że większość tych filmów jest do obejrzenia w języku hiszpańskim, portugalskim, ale również w innych językach, na przykład języku angielskim, francuskim, języku polskim jeszcze nie ma. Czyli jeżeli ktoś chce się zorientować właśnie w tych męczennikach, tych ważnych, znanych i mniej znanych, i to są filmy robione nawet przez Indian, i to jest właśnie takie cenne, i są to rzeczy zrobione profesjonalnie, właśnie żeby wybrzmiało to zaangażowanie Kościoła amazońskiego właśnie w obronę godności człowieka. I ostatnie zdanie, proszę Państwa, no po co się tym zajmować? No żeby Kościół był, żebyśmy byli wiarygodni w tym świecie i względem tych ludzi, wśród których pracujemy. Dziękuję bardzo za uwagę. Bardzo serdecznie dziękuję ojcu profesorowi Tomaszowi Szyszce za dopilnowanie w czasie tego czasowego. Przekroczone, ale muszę powiedzieć, że bardzo ładnie, bardzo się cieszę. Tak, bardzo się cieszę, że zostało tutaj podkreślone w tych naszych wspólnych wszystkich referatach to, że misjonarze, którzy wyjeżdżają rzeczywiście z tą determinacją, czy też powołanie do bycia i trwania z tymi ludźmi. Pomimo to, że tu było podkreślone, że jakieś pogróżki były, czy to, że właśnie będzie im grozić życiem, utratą życia, to mimo wszystko zostawali w tym i to, że taka jest też temat naszej tutaj konferencji, że misjonarze, męczennicy, a wolność religijna, że Kościół przede wszystkim nasz katolicki promuje tą wolność. Wolność do właśnie promocji ludzkiej, wolność do pomocy humanitarnej, wolność do wypowiadania się, do także życia wszystkich innych wyznań. Dziękuję bardzo za ten panel, że razem wspólnie mogliśmy tutaj przeżyć łącznie z uczestnikami, którzy łączyli się z nami poprzez panel Zoom i też tych Państwa, którzy tutaj byli z nami w sali. Możemy zakończyć nagrywanie.